Hej, z strony Kla, witam was wszystkich w kolejnym unboxingu na moim kanale, w dzisiejszym odcinku paczka z Vaneko.pl, czyli oczywiście mangi. Myślę, że bez przedłużania zabieramy się za unboxing. Okej, folii jest co niemiara, ale dałam sobie radę. Pierwszą mangą jest Sekaichi Hatsukoi, tom trzeci, na który niestety musieliśmy długo czekać, ale w końcu wydano. Następnie Bestia z Owki obok, tom drugi. Pierwszy tom mi się strasznie, strasznie spodobał. Naprawdę świetna historia i po prostu nie mogłam się doczekać kolejnego. Bardzo fajna historia, jednak ten pan w niektórych momentach mnie strasznie irytuje. Po prostu mam ochotę go zastrzelić czasami. Następnie Monster Musume, tom trzeci. Na tą mangę też dość długo czekałam, też nie mogłam się zabrać za to, żeby zamówić w końcu mangi. Ale jest. Czy tutaj też jest dyskologia na końcu? Nie, tutaj jest tylko syrence. No nic. Ze mnie cześć Michael, tom drugi. Dlaczego tak? Dlatego, że manga była za złotówkę. I Michaela czytam z parę lat temu, jak byłam u koleżanki i naprawdę manga jest świetna. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje jakby kocią naturę w ludziach, a ludzką naturę w kotach. Coś takiego jest bardzo naprawdę zabawna. Także jeżeli ktoś ma okazję, to niech dorwie jeszcze, póki jest. Tutaj mam zakładki. Następnie ósmy tom Pamiętników Przyszłości, czyli Mirajniki. Też manga powoli zmierza do końca. Jak mam jakiś dziwny głos, to sorry, ale jeszcze jestem chora. O, no proszę, co tu mamy? Mamy zakładkę gratisową, zerowa Maria i puste pudełko. Szczerze wątpię, żebym kupowała tą nowelkę, to jest nowelka. Ale zakładka jest naprawdę śliczna. No i tutaj mamy oczywiście zapowiedzi nowych tytułów, które wydali, znaczy które będą wydawać. Kolejna taka jakby reklama sklepu. I zakładka Sunstone, którą już mam. Ale zakładek nigdy za wiele. Następnie również coś, na co czekałam, czyli Love Stage, tom czwarty. Właśnie oglądałam unboxingi wiele osób już miało tą mangę, a ja po prostu musiałam czekać. Nie chciałam kupować z Empiku, bo po pierwsze się nie opłaca, a po drugie wolę zamawiać więcej mang i na przykład mieć darmową wysyłkę, jak w tym przypadku. Kolejna manga, szósty tom, Deadman Wonderland. Tą mangę zbieram się bardzo opornie, po prostu chyba teraz ma być 11 tom, ja dopiero szósty kupuję, ale po prostu zawsze jest coś ważniejszego, żeby kupić. Ale mimo to manga jest naprawdę wciągająca, na maksa wciągająca. Jest też troszeczkę w niektórych momentach ohydna, ale mi to naprawdę nie przeszkadza. Tutaj mam rachunek. I Unbreakable Machine Doll, tom szósty. Jest to jedna z mang, z nielicznych mang, którą mi się cudownie czyta. Bo niektórzy na przykład narzekają na tą mangę, że ją kupili i jest nudna, czy im się nie podoba. Natomiast dla mnie jest ona świetna i po prostu sama jest taka przyjemność czytania jej. Naprawdę przepływa się przez tomy, także jest świetna. Także cóż, to byłam tyle, mam 8 tomów i w końcu mam co czytać. Ach, ten Michael się tak chowa między tymi wszystkimi, bo jest taki malutki. Proszę bardzo. Dobra, także to było tyle, zapraszam was do komentowania, lajkowania, że się podobało, do oglądania następnego odcinku, zapraszam na fanpage, Instagram. I życzcie mi szybkiego powrotu do zdrowia, bo zatkany nos mnie zabija. Także trzymajcie się, pa pa!